wiemy, że on ją tak pielęgnuje. I bardzo mnie zabolały te słowa, kiedy po tylu latach na skwerze Wołyńskim pan Andrzej Duda, którego sam wybierałem jako prezydenta, bo nie było kogo, powiedział do niego: niech ksiądz waży słowa, co ksiądz mówi. I potem Rymanowskiego mówił, że my nie uprawiamy polityki. Polityki latania z widłami. Ja, panie prezydencie, w rękach Tadeusza nie widziałem żadnych widł. Tam były tylko słowa: dlaczego wy nas tak poniżacie? Podobnie jak mówiła Janina Kalinowska na tam placu Piłsudskiego, to też mi nogi w ziemię wrosły, że my jako kresowiacy jesteśmy bardziej poniżani, niczym jesteśmy wobec mniejszości ukraińskiej. Ja po prostu nie wiedziałem, o co tu chodzi. A niestety jest taka rzeczywistość. Moi drodzy, to wszystko nabiera takich kształtów, kiedy się gromadzimy, żeby dać odpowiedź temu, co złe, przez swoją postawę. Dlaczego ty nas bijesz? Dlaczego nas tak wstrzykujecie? Za to tylko, że pamiętamy o tym, co się wydarzyło. Moi drodzy, ten pomnik. Andrzej Pityński nie dożył tych chwil, a mówił, że nie wolno tam nic uciąć, nie wolno nic ująć tego pomnika, bo taki pomnik albo on powstanie, albo nie będzie wcale. I miał ten pomnik wrócić do Stanów Zjednoczonych, ale właśnie dzięki tym nielicznym radnym i panu Zbyszkowi Walczakowi, tej gminie, moi drodzy, brawo, ten pomnik. Brawo. Ci, co nagrywają, może są i z TVN-u, z innych tam stacji, to są, to piszcie prawdę. Mówcie prawdę, tak jak ona jest. A nie kombinujcie w tamtą górę i potem ludzie mają bełkot w głowie, nie wiedzą, jak się mają ustosunkować. I moi drodzy, popatrzcie, ten pomnik w swojej wymowie, on rani wrażliwość Ukraińców. On niszczy dobre stosunki z Ukrainą. Kiedy one były dobre? Kiedy one były dobre? I sam mój prezydent się o tym przekonał. W tamtym roku, kiedy wcześniej, i to jest takie zestawienie, moi drodzy, Andrzej Pityński kawalerem Orła Białego. Pan Zełenski kawalerem Orła Białego, za co? I mój prezydent bardzo szybko się o tym przekonał. Pojechał ten pan w dresie do Kanady i kogo tam odznaczył? Banderowca. A miał Orła Białego w kieszeni pewnie. A potem w ONZ-cie, kiedy pan prezydent przemawiał, wstał swoją delegacją i plecy pokazał memu prezydentowi. To hańba. Ale sam sobie na to jakoś zasłużył. Ale dlaczego Polacy? Dlaczego kresowiacy przestrzegali tego człowieka? I bo myśmy myśleli, że przyjdzie rząd prawicowy, że te sprawy kresowe odżyją, że te kości będą wydobyte z tych dołów śmierci, że te nasze dzieci, że starsi i kobiety wreszcie będą pochowani w ziemi poświęconej. I panie prezydencie, ksiądz Tadeusz czynił to, do czego my, księża, jesteśmy powołani. Uczynki miłosierdzia co do ciała. Zmarłych godnie pochować. A Tadeusz usłyszał, że ma się zająć sprawami kruchty kościelnej. Panie prezydencie, byłem na jego pogrzebie księdza Tadeusza i tam nie usłyszałem słowa przepraszam. Chciałem przemówić w imieniu kresowian, na tym pogrzebie zabroniono mi. Zabroniono? Ksiądz nie będzie przemawiał. Dlatego tutaj przepraszam cię za to, że od tych wielkich tak z tego świata otrzymałeś takie baty i takie boleści. Nie tylko od świeckich,
ale także i od duchownych. I coś o tym wiem, bo przez 16 lat, moi drodzy, pracowałem w Borownicy. Kto był w Borownicy, tam na Podkarpaciu, wie, że to jest kolejna wioska, która przeżyła ludobójstwo. I moi drodzy, 2 dni temu była smutna rocznica, 80. rocznica mordu księdza Kopcia, księdza Jasia Mazura z Tarnawki. Ksiądz Papaściak z Dylonowej uciekł, bo został ostrzeżony. Ale tak jakoś przeszły te śmierci, te rocznice, tak mimo. Ale my nie damy o tym zapomnieć. Wy to jesteście, nie wiem, jest 20 tysięcy, 15, nie wiem, ale jest was bardzo dużo. I każdy na końcu przy świętej usłyszy te słowa: idźcie w pokoju Chrystusa. Nie idźcie, miejcie spokój, pokój, ale idźcie i tam wszędzie, gdzie jesteście, gdzie będziecie, mówcie prawdę. Mimo, że ta prawda wielu boli. Wielu by ją chciał zakłamać i o niej nie mówić. I piszą nową historię, moi drodzy. Popatrzcie, myśmy od powstania listopadowego mieli za wolność waszą i naszą. Jakiś to inny naród ma, moi drodzy, zawołanie: Bóg, honor, ojczyzna. Ja kiedyś byłem na odsłonięciu tablicy poświęconej księdzu Burgaczowi i powiedziałem, że jestem patriotą. To dobrze, prawda? Ale powiedziałem też, że jestem polskim nacjonalistą. Brawo! Brawo! I to było w starej wsi, kiedy ja powiedziałem, wiem jaka będzie reakcja, jest zupełnie inna, bo są ludzie inaczej myślący. A tam był on, nacjonalista? No to ja się posłużę, moi drodzy, takim zestawieniem. I to muszę przeczytać, żeby to każdemu zapadło. Polski nacjonalizm, Henryk Sienkiewicz, tylko nikczemne i złośliwe indywiduum lub absolutni głupcy mogą porównywać nacjonalizm polski z charakterystycznym nacjonalizmem niemieckim lub czarnosecinnym, rosyjskim czy ukraińskim. Nacjonalizm polski nie tuczył się nigdy cudzą krwią i łzami, nie smagał dzieci w szkołach, nie stawiał pomników katom, zrodził się z bólu i największej tragedii dziejowej. Przelewał krew na rodzinnych i na wszystkich innych polach bitew, gdzie tylko chodziło o wolność. Jakiż to inny naród miał i ma na swoich sztandarach hasło: za wolność naszą i waszą. To jest prawda! Dziękujemy! 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 Moi drodzy, i jaka jest wytyczna dla Kościoła grecko-katolickiego i też i naszego Kościoła? Bo to można było dużo mówić, ale to nie jest czas na to, bo opowiadać swoją historię, jaką miałem z księdzem biskupami moim, z księdzem arcybiskupem Michalikiem, z moim biskupem Szalem, z Popowiczem. To jest człowiek naprawdę, gdy przyjechał do mnie na plebanie w środę popielcową 2015 roku i próbował przeinaczać wszystkie fakty. Myślał, że ja żyję między tymi górami, lasami i mam, jak to powiedziała Maria Tucka, zawężone horyzonty myślowe. On myślał, że ja jestem od takim księżuniem tam, gdzie w tych Bieszczadach, taki głupi, taki może niedouczony, a my mu go tak, to prawda, zaskoczymy i my mu pokażemy szkołę, jak to powinno wyglądać. 16 lat była walka o prawdę. 16 lat, moi drodzy. Do tego doszło, że z naszego słowa pan Huk, który robił nam prowokację w Jaworniku Ruskim, doniósł nas na policję do Przemyśla. Byłem ponad 5 godzin przesłuchiwany w moim wolnym kraju. Ale popatrzcie, doktor Lucyna Kulińska, z czym się zmaga? Andrzej Łukawski, z czym się zmaga? Inni ludzie, którzy już po prostu nie wytrzymują. Ileż tu można prosić? Mama, jak prosi dziecko 100 razy, to jest mamusia spokojna, czy daje klapsa? No przecież już nie wytrzymuje. Ile cię można zaprosić? I my też prosimy, prosimy o te nasze kresy, prosimy. I co? I widzimy zachowanie, jak to dzisiaj też mówił pan prezydent w ONZ-cie, że teraz nie ma czasu na wojnę, bo są inne ważniejsze sprawy. Inne? No jakie ważniejsze? Dlatego widzicie tutaj, popatrzcie, czy dla was są inne ważniejsze sprawy? Bóg, honor i ojczyzna. Honor. Bóg, honor i ojczyzna. Bóg, honor i ojczyzna. Bóg, honor i ojczyzna. I moi drodzy, my się nie mamy czego wstydzić. A nam wmawiają, jak Żydowi chorobę, że my mamy za wszystko się wstydzić. Polacy, antysemici.
Polacy, a to Niemców wygnali. Polacy, a to Ruskich mordowali w 20 roku. Nie tam, że to Ruscy szli na Polskę. Nie, to Polacy mordowali. I patrzą Ukraińcy, myślą tak. Skoro Niemcy piszą swoją historię nową, skoro Ruscy piszą historię, skoro Żydzi piszą historię nową, to my będziemy stali z boku? Też piszemy swoją historię. Wyście naszych mordowali i myśmy też jakie złe rzeczy popełniali. Hańba. Moi drodzy, do tego to dochodzi, że my i ten głos stąd, jaki będzie na pewno słyszany i w Warszawie, i tu, i w Kijowie, i może w Berlinie, nie chcemy takiej rzeczywistości, żebyśmy żyli w zakłamaniu, bo tylko prawda nas może wyzwolić. Prawda, moi drodzy. I popatrzcie, co pisał. I to też trzeba przypomnieć, żeby Kościół, jak mówiłem, grecko-katolicki, rzymsko-katolicki, szedł drogą księdza Homeszyna. I chwała Panu tam robię Pełachatemu i doktorowi Ostatczemu za to, że wydali książkę, te dwa królestwa, ukazujące postać tego człowieka myślącego, jak odnowić Kościół grecko-katolicki, ale w duchu miłości prawdziwie pojętej. I to droga Kościoła rzymsko-katolickiego. I to z Bielszewskim sobie wymieniali te pisma. I co pisał? Komisarz, miejcie cierpliwość, bo to są niesamowicie ważne sprawy. Głównym naszym sprzeniewierzeniem się jest herezja nacjonalizmu. Ta herezja jest najcięższą i najbardziej niebezpieczną herezją naszego czasu. Ta herezja nacjonalizmu opętała także naród, nasz naród, i stała się prawie bałwochwalstwem. Naród ponad wszystko. Łaskę zrobimy Panu Bogu, gdy postawimy imię Boże na drugim miejscu. Naród i Bóg. Postawiliśmy prawdę naszą ponad prawdę Bożą, czyli jak mówi święty Paweł Apostoł, zamieniliśmy prawdę na kłamstwo. Liczy się dla nas sumienie narodowe. W imię tego sumienia proklamuje się zasada, że wszystkie środki, nawet nieetyczne, są dozwolone, gdy chodzi o dobro narodu i budowę państwa. Kościół ma służyć polityce. Wiara i religia ma stanąć do jej usług. Kto myśli inaczej, kto się temu sprzeciwia, uchodzi za wroga narodu. Nacjonalizm począł u nas przybierać cechy ducha pogańskiego. Albowiem wprowadza pogańską etykę nienawiści, narodowości, a nawet wzbraniając nieść im pomoc i okazywać miłosierdzie w ich nieszczęściu. To właśnie jest przeciwne etyce chrześcijańskiej. Chrystus bowiem nakazał słowem i swoim przykładem miłować bliźnich swoich. Dalej, hierarchia przestrzegał, ale nie tylko duchem pogańskim począł zionąć nasz ukraiński nacjonalizm. Co gorsza, na tle nacjonalizmu ukraińskiego zjawiły się oznaki pewnego rodzaju satanizmu, a więc opętania. Moi drodzy, bo czym innym, jak to nazwać, kiedy wydał rozkaz Sotniak mężowi, żeby zabił żonę, dzieci, żeby zabił żonę Polkę i dziecko polskie, bo taki dostał rozkaz. Ileż takich morderstw było. I oni mówią, że to były takie czasy, takie okoliczności, że to była jakaś wojna polsko-ukraińska. Wojna polsko-ukraińska była w 18 roku, ale to była rzeź Polaków. I moi drodzy, mam takie smutne obawy. I obyś nie miał racji, moi drodzy, dlaczego Ukraińcy nie pozwolą wygrzewać naszych zmarłych. Bo co się okaże? Że tam są dzieci, kobiety i starcy. I co? Nagle świat zobaczy, że przecież ojcowie Zełenskiego i innych mordowali kogoś? Że tam dzieci, kobiety, przecież tylko dzieci ukraińskie giną. O jedno dziecko za dużo, zawsze, wszędzie. O każdą osobę za dużo. Ale moi drodzy, jak Olga śpiewała o dzieciach z ulicy Przemysłowej, tam nawet ci okrutni Niemcy dawali niektórym dzieciom przeżycie. Jak wyglądał, jak Aryjczyk, miał włosy blond, oczy niebieskie, Niemcy sobie wybierali jak rasowe pieski. O tym Olga Bończyk śpiewała. A jakie szanse miały nasze dzieci na Kresach? A były ile? 60, 80 tysięcy? Panie Boże, Ty wszystko wiesz, Ty widzisz i znasz. Przyjmij je i przytul do serca swego. Te nasze pociechy, które nie mogły już potem żyć, bo im nienawiść nie dała. Dlatego my tutaj z tego miejsca prosimy o to, aby takie poglądy, które wyrażą na przykład arcybiskup Lwowa Ichor Woźniak, który w swojej nauce pasterskiej mówił: Stepan Bandera jest skarbem narodu. Hańba! 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 Hańba!
Hańba! Romuald Husar mówił, że OUN to nie jest dzień przeszły, ale współczesność i świetlany przykład rozwoju społeczeństwa ukraińskiego. Ludzie, dlatego my stajemy przed takim wyzwaniem i ja się pytam, bo mówiłem do moich księży biskupów, arcybiskupów, że czego nie ma tego dialogu opartego na prawie, czego ja w seminarium nie uczyłem się o Komyszynie, o tej prawdziwej historii jednoczenia kościoła grecko-katolickiego z kościołem polskim. No było takie ciche milczenie. A że Popowicz naciskał bardzo mocno, to moi drodzy, z tej Borownicy, jak ktoś wie, jaka to wioska, ja z najtrudniejszych parafii w archidiecezji przemyskiej zostałem stamtąd usunięty na wniosek księdza arcybiskupa Popowicza i zostałem przesunięty do Pielni jako administrator, nie jako proboszcz. Dlatego, że byłem przeciwnikiem takiej, a nie innej sytuacji tam na tym terenie, że nie poddałem się tej presji ukraińskiego nacjonalizmu. Moi drodzy, dlatego módlmy się gorąco do naszego Boga przez przyczynę tych, którzy są naszymi patronami, a wspólną patronką jest Najświętsza Maria Panna. Jest Jezus Chrystus Król, którego ona przynosi nam jako to dzieciątko i mówi, on jest królem, a ja chcę być waszą królową. I ta Matka Boża naszej katedry lwowskiej, Matka Boska, która przed którą Jan Kazimierz jako Matce Bożej Łaskawej ofiarował naród polski i siebie i przyjął ją za swoją panią i królową. Moi drodzy, kiedy to było za rok czasu przecież tak zwani kozaki, to księdza Andrzeja Bobole ze skóry obdzierali. Następnie, prawda, była sprawa Humania, rzeź humańska. To jaka tam jest kultura, moi drodzy? Jaka kultura? To pięknie też Sienkiewicz opisał w takich krótkich trzech słowach. Chlaty, ryzaty i zabawiaty. Tyle mogli ci ludzie, prawda, zaoferować tej kulturze polskiej, jak widzieli w dolinie, tam gdzie była ta nasza kopalnia bazaltu, jak te piękne domki, prawda, poustawiane uliczki i te inne miejscowości po prostu zazdrościli. To wykorzystali ci nacjonaliści ukraińscy, wpajając ludziom, że można zabić człowieka bezkarnie. I Kościół grecko-katolicki to przyzwalał. Reżyser Swarzewski to pięknie ukazał w tym filmie Wołyń, prawda, nadszedł czas żniw, ryzaty lachy. Czas wyrywać kąkol z pszenicy. I to robili, moi drodzy, tyle tych mszy wołyńskich, które zostały przerwane, tylu księży zamordowanych, przeszynano, jak księdza Brodarczyka, piłą, wbijano gwoździe do głowy, szczury zaszywano w brzuchy. Takie były męki. I teraz przyznać się do tego, to jest bohaterstwo, moi drodzy, ale nie ma innej drogi. Nie ma innej drogi dla chrześcijanina, czy to jest grecko-katolicki, czy rzymsko-katolicki, jak życie w prawdzie i uznanie tego, bo grzech jest rzeczą ludzką. Ale powstanie z tego grzechu jest łaską Bożą, jest bohaterstwem człowieka, kiedy umie się do tego przyznać. A trwanie w grzechu jest sprawą diabelską. Niestety bardzo wielu duchownych i świeckich w tym chce trwać. Dlatego niech nasza obecność i nasze modlitwy tylu tysięcy ludzi wyprosi przez stawiennictwo tych pomordowanych niewinnie ludzi, aby to wreszcie pojednanie w prawdzie nabrało głębokiego sensu, aby ta prawda zwyciężyła, aby to, co nazywamy pojednaniem, miało swoje odzwierciedlenie tylko i wyłącznie na tym, że te groby będą, kości z tych grobów wydobyte i ludzie będą pochowani w godny, ludzki, chrześcijański sposób. I o to, moi drodzy, się naprawdę gorąco módlmy i niech Pan Bóg tutaj płakał, całe niebo płakało przed mszą świętą. Teraz mamy piękną pogodę, nie za gorąco, nie za zimno. Możemy Boga naprawdę w skupieniu uwielbiać, możemy podziwiać to wszystko, co nam daje i możemy nabrać sił, że nie jesteśmy sami, moi drodzy. Dlaczego tutaj nie ma wśród nas, kogo nie ma? Jak myślicie, kogo wśród nas nie ma? Księdza. Nie ma księdza biskupa. Nie ma księdza biskupa. Żadnego nie ma. Dlaczego? Popatrzcie, tyle, a byłem w Sandomierzu, mówiłem, prosiłem, żeby wzięli w patronat tę uroczystą. Będzie bardzo dużo ludzi, będzie wiele pytań. I naprawdę, jak Kościół zobaczy hierarchów, którzy idą z nami, to będzie wspaniale. Nie wolno się bać.
Nie wolno uciekać od prawdy. Nie wolno mówić, że a tego może nie było, to już było dawno i już mnie to denerwuje, moi drodzy. Może księża obrażą. Nie, my nie obchodzimy to wcale. Jest brawo! Brawo! Bo my, moi drodzy, są rekolekcje, misje i zawsze słyszymy przebacz, zapomnij, przeproś, przebacz. A ja pytam się, czego nie ma tego nacisku na tych, co zło czynią, żeby przeprosili. Żeby przeprosić, a co ja zrobię? A co ja zrobię z tym, przebaczam, to jest mój albo grzech, albo moja chwała. I Pan Jezus to wyraźnie powiedział w tej przypowieści, oto miał jednego sługę, był mu minus 10 tysięcy talentów, płakał, przepraszał, darował mu, dobra, ale ten poszedł i zrobił co bądź, 100 denarów był mu winny kolega, to go do nogu wrzucił. A myśmy Ukraińcom co pokazali? Pieść? Przecież oni przyjechali do Polski w tych strasznych dla nich czasach i sama miłość i serce. A w zamian co? Posłuchajcie wywiad Światosława Szewczuka z jednym z kraju, Katolicka Agencja Informacyjna. To było na apel rodzin ofiar ludobójstwa do Episkopatu Polski i Ukrainy, bo w tamtym roku co była konferencja. Jakie tam padły słowa? I moi drodzy, o co chodzi? Było źle. Było między nami jakieś nieporozumienie. Polacy coś mieli przeciwko Ukraińcom. Ukraińcy mieli coś przeciwko Polakom, ale nastała wojna. I teraz, no Polacy zdali egzamin chrześcijański, bo przyjęli Ukraińców i wszystko wyrównane. Poczytajcie sobie, posłuchajcie. Już wszystko wyrównane, bo byłem w jednym miejscu, nie powiem jakim, ale to są fakty i ja od tego przed Panem Bogiem odpowiem. Absolutnie. No, mówił taki jeden młodzieniec, 30-letni, chyba jeden lat, że Polacy wcale nam, Ukraińcom łaski nie robią, że nam pomagają, bo mają wiele za uszami wobec nas do tego zapłacenia za naszą krzywdę. Ludzie, dlatego to są rzeczy takie smutne, ale one są. Dlaczego tak się dzieje? Bo nie jest na to przyzwolenie i od osób duchownych, i od osób świeckich. Dlaczego? Żeby mieć święty spokój. Jedni, a drudzy mają pewnie jakieś interesy. Jakie? Nie wiem. To są dziennikarze, to są różne media. Dopytujcie, bądźcie dociekliwi. Dlaczego to się dzieje? Dlaczego na lewetach jadą na medykę, prawda, czołgi i jadą samochody opancerzone i tysiące tirów samochodami osobowymi? Tam wojna jest, czy handel samochodami? Jedźcie i zobaczcie. No ja to widziałem. Brawo! I stawiam, nie żebym komuś stawiał zarzuty, ale stawiam pytanie, co tam się dzieje, dlaczego tak jest? I ponoć ostatni hicior, prawda, jest, że nasze cargo ma być przyjęte z kolei niemiecko i ukraińsko. Hańba! Być może to jest nieprawda i oby to była nieprawda, ale jak ja mogę, moi drodzy, ufać człowiekowi, który mówił, że polskość to nienormalność? Jak ja mogę ufać temu człowiekowi? To jeszcze gorzej. Już muszę kończyć, bo księża mówią, że to nie jest wiec polityczny i ksiądz się zajmuje nie tym, co trzeba. Być może tak, ale my mówimy o tym, co trzeba zmienić, aby to dobro stało się dla wszystkich tych, co źle czynią, faktem, żeby się może obudzili, i żeby to o tym dobru świadczyli każdy na swoim miejscu. Amen. Dziękujemy! Dziękujemy!
naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego. I jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest rodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu. A przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia.